Jazda w ruchu drogowym. Wykonaliście zadanie numer 3 i wyjeżdżacie na tak zwane miasto. Egzaminator informuje was, że będzie wydawał polecenia co do zmiany kierunku jazdy i określonych zadań i zaznacza, że jeżeli nie będzie polecenia nowego, mamy jechać cały czas prosto. Oczywiście dla każdego z was pierwsze minuty w ruchu drogowym są najtrudniejsze. Dlaczego? Bo jednak egzamin, nowa sytuacja, nowa osoba oceniająca waszą jazdę. Pamiętajcie, egzaminator ma obowiązek niezwłocznie was poinformować o błędzie, ale niestety nie może powiedzieć, jaki to błąd. To nie jest jego złośliwość. Zawsze możecie poprosić egzaminatora, by powtórzył polecenie. Nie bójcie się. Również podczas jazdy nie myślcie, że jak jest na przykład tak zwany korek, to egzamin będzie trwał krócej. No niestety, musicie wykonać wszystkie zadania z arkusza egzaminacyjnego. Egzamin w ruchu drogowym trwa co najmniej 40 minut, ale może zakończyć się po 25 minutach, o ile zostaną wykonane wszystkie zadania. Po wykonaniu zadań już na placu, egzaminator ogłasza wynik egzaminu i omawia wasze mocne i słabsze momenty waszej jazdy i nad czym należy jeszcze popracować.